Dzisiaj mamy 13 lipiec 2022 rok, środa. Niniejszym jako suweren, który już wiele lat sprawuje władzę samodzielnie poza parszywą zmianą. Na początku część różnych istot mogła po prostu myśleć i uważać, że ta jakaś zmiana niby, że ona będzie dobra zmiana. Ale się okazało, że ta zmiana, o której część istot myślała, że ona będzie dobra, no okazuje się, że ta zmiana jest parszywa. Tylko że na początku, przed tam 10 laty, czy ileś tam, Beata Szydło i Jarosław Kaczyński, jego kot, lub pies, lub jakieś zwierzaki ma w domu, no nieważne. Więc myślano, że ta zmiana po prostu będzie jakaś taka dobra, bo nikt nie pomyślał sobie, że ta dobroć może przejść w przeciwieństwo swoje. I ta zmiana być może od samego początku i od zarania dziejów, to ta jakaś tam zmiana powinna się nazywać parszywa. Na przykład, no ale pani Beata Szydło i na Żoliborzu albo na ulicy Nowogrodzkiej myślano, że ta zmiana jakaś taka, że ona będzie jakaś taka lepsza, no nie wiem, dobra czy jakoś tak. Ale co zrobić? Dlatego niniejszym chcę przekazać dobrą radę numer jeden do skundlonego bandyty międzynarodowego, bardzo groźnego Magdalena Kaliszewska. Przeproś i spierdzielaj. Dalej. Być może to będzie najlepsze dla ciebie wyjście z tej nieciekawej sytuacji, w jakiej się znalazłaś. Mimo że możesz nie być tego świadoma jeszcze, a być może jesteś bardzo świadoma, ale po prostu za daleko zabrnęłaś w ten debilizm sądowo-prokuratorski, tam w okolicach Sądu Rejonowego Wrocław Krzywki, Wydział Pierwszy Cywilny, bo tam różne nieciekawe energie po prostu mogą się do pracowników tego wydziału przyklejać i ty też możesz jakieś energii po prostu nieciekawe albo przestępcze łapać, albo sędziowskie, albo prokuratorskie, albo sędziowsko-prokuratorskie razem, albo jeszcze na dokładkę energie milicyjno-obywatelskie, albo nawet te różne energie tam z aresztu, który tam jest zaraz obok, lub więzienia, które jest tuż, tuż tam za winklem. I te różne energie, podczepy, te różne byty takie nieciekawe, tych energii przestępczych, tych wszystkich uczynków, które tam są załatwiane na tych rozprawach karnych, cywilnych, wcale nie rodzinnych i tak dalej. Więc ty już tak zabrnęłaś daleko w byciu wieloletnim pracownikiem sądu, że już no, już nie możesz wyjść z tego o własnych siłach i nie tylko. Dlatego nie możesz się wycofać z tej ścieżki i zacząć naprawiać to gówno i bagno, które rozpętałaś już 6 lat temu. I trwasz w tym nieustannie.
Nie idziesz po rozum do głowy. Ciekawe, czy masz głowę i czy masz rozum, albo jedno i drugie, więc warto się nad tym wszystkim zastanowić. Czy ty jesteś świadoma tego, co robisz w ogóle? Dlatego dość dobrym rozwiązaniem właśnie byłoby dla ciebie na tu i teraz. Już od 6 lat, abyś przeprosiła wszystkich, którzy ucierpieli przez twoje wszystkie niecne, grzeszne i przestępcze uczynki dokonane jako wieloletni pracownik korporacji sędziowsko-prokuratorskiej tam na rubieżach III Rzeczypospolitej, w tym kurwidołku sędziowsko-prokuratorskim na Dolnym Śląsku, że być może już po prostu jakoś w genach albo w twoim DNA już masz te energie nieciekawe, z którymi codziennie masz everyday do czynienia, od tam nawet nie wiem kiedy swoją robotę zaczynasz jako pomocnica sędziny od, nie wiem, od 8 do 16 tam pracujesz i te mysz do komputera obsługujesz, albo kota do, nie, kota to nie, ale przynajmniej mysz do komputera i to, o, klawia, no właśnie, klawiaturą piszesz, to tam ci sędzina powie, żeby to było językiem prawniczym napisane i tak dalej. Więc już tak mocno jesteś tymi energiami tam nieciekawymi przesiąknięta, że ty nie możesz rozpoznać sytuacji właściwie i musisz brnąć razem z tymi nieciekawymi istotami i włazić w to bagno przestępcze jeszcze dalej, dalej i głębiej. Dlatego ty, skundlony bandyto międzynarodowy, rada dla ciebie. Przeproś i no właśnie, dalej. Wypłać sobie te odszkodowanie i tam gdzieś zaszyj się w tym dzierżoniu. Ciekawe, czy ziemia dzierżoniowska, taka piękna ziemia, tam kiedyś była diora dzierżoniów, czy jeszcze starzy melomani, rękę podnieść ładnie tutaj, zgłosić się do apelu, melomani wszyscy. Pamiętacie jeszcze, albo na pewno mieliście, albo wasi rodzice mieli sprzęt grający z diory, diora dzierżoniów? To właśnie mówimy o tych okolicach. Ciekawe, ty, skundlony bandyto, czy ziemia dzierżoniowska przyjmie cię na swoje łono, z którego wyszłaś, ty bandyto międzynarodowy? Jesteś bezkarny, podtrzymujesz to gówno, które tam wiesz, no tym długopisem twoim sądowym, nie wiem co tam jeszcze masz, jakieś gadżety są, o, masz plastik, na pewno masz smycze dla pracownika sądowego, masz tam kilka plastików, nie wiadomo jakich, co jeszcze masz, kilka długopisów sądowych, co jeszcze tam masz, jakieś ciuszki, o, jakieś ciuszki czarne, ciuszki sądowe, jakieś ubranko może masz służbowe, jako pomocnik twojej sędziny. Więc przeproś, zapłać odszkodowanie i się ewakuuj tam w twoje rodzinne strony. No właśnie. Ciekawe, czy tam w twoich rodzinnych stronach wiedzą, że ty jesteś podłym bandytą skundlonym międzynarodowym, czy no właśnie, czy oni tam nic nie wiedzą, tam w tych okolicach oczywiście Dzierżoniowa. Czy oni wiedzą o tym, czy nie wiedzą?
Albo czy chcieliby takiego spadochroniarza i bandytę skundlonego międzynarodowego, czy już tak raczej. Czy raczej już nie chcieliby? Warto nad tym wszystkim się zastanowić. Więc nie wiem, ty skundlony bandyto, czy ty się pytałaś dzieci, czy pytałaś się dzieci czy masz oświadczenia dzieci, czy masz oświadczenia dzieci na piśmie z tamtego czasu, sprzed 5 lat i powtarzane co roku, albo nawet co miesiąc chciałbym, że dzieci odmawiają przyjęcia prezentów, podarków, sprzętu w naturze, kieszonkowego, waluty zadrukowanej w różnych kolorach, o różnych nominałach, wartościach itd. Pokaż mi ty, skundlony bandyto międzynarodowy, chociaż jedno oświadczenie dzieci takie wiarygodne, na przykład wypowiedziane albo i uwiecznione dla potomności telefonem, kamerą, tabletem w jakiś taki sposób, albo przed notariuszem, czy jakoś tak, załóżmy. Po prostu chciałbym wiedzieć, że co dzieci myślą, czy mówią o tym lub o tamtym i tak dalej, i kiedy to mówią, i czy nikt nie wyprał dzieciom mózgów i nie wpływał na ich światopogląd, sposób myślenia i tak dalej. Ponieważ z tego, co wiem, to dzieci nic nie mówiły, ani nie istnieją żadne ich stanowiska oficjalne małych dzieci, że one nie chcą przyjmować kieszonkowego i tak dalej. Więc chciałem to widzieć na piśmie potwierdzone. Będziemy dyskutować o tym. A na razie, Magda, ty skulony bandyto międzynarodowy, dobra dla ciebie rada. Przeproś za to, co uczyniłaś, i spier tam gdzieś w okolice Dzierżoniowa, tam ta ziemia ciebie wydała jako swój owoc, ta ziemia dzierżoniowska wydała ciebie tu na tą planetę, więc tam możecie z powrotem jako skundlonego bandytę sądowego, międzynarodowego kłamcę, złodzieja, mataczyciela, oszusta, może przyjmie ciebie tam. No właśnie. Mam nadzieję, Magdo, że przyjęłaś tą dobrą radę numer jeden dla ciebie. Nawet nie chcę tutaj brać sprzętu, żeby pokazywać te gadżety, które tutaj mam. Inne istoty wolne już się zapoznały z tym, co dla dzieci miałbym. Ty nie musisz się zapoznawać. Ty już ni o, nie to, że nic nie musisz, no bo musisz przeprosić, zadośćuczynić, wypłacić sobie te odszkodowanie i wypier tam, no, w tą ziemię przyjazną tobie. Dalać, no. Ciekawe, czy Magda, tylko ty masz takie odpały sądowo-prokuratorskie i milicyjno-przestępcze, czy załóżmy jakieś tam w twoim wydziale ktoś też inny ma, może inne istoty, które koło ciebie siedzą na tych biurkach sędziowsko-prokuratorskich, może gdzieś tam w jakichś tam pokojach i gabinetach twojego szefostwa. Może gdzieś tam ktoś coś ma, jakieś lepsze energie od twoich, lub być może takie same energie są co twoje, albo jeszcze trochę tak jakieś bardziej, no, nie za ciekawe niż twoje. Warto się przyjrzeć temu, Magda, więc ogarnij się po prostu, bo wiesz, no, parszywa zmiana wiecznie nie będzie, ani towarzysze
i towarzyszki tam z tego Ministerstwa Niesprawiedliwości i Jawnego Bandytyzmu w biały dzień, że oni cię nie będą chronić przez całą wieczność. Ciekawe, czy są jakieś takie super więzienia dla wieloletnich pracowników sądowych, takich jak ty. Ciekawe, czy są jakieś, taka ciekawostka. Będę musiał to jakoś przemedytować. Czy są takie, czy nie? Czy może będę pierwszym budowniczym takiego więzienia, takiego surowego, o zaostrzonych rygorach dla pracowników sądowych z Wrocławia? Nigdy nic nie wiadomo. Być może pierwszą złotówkę, pierwszego dolara, pierwszego rubla transferowego, pierwszą kopiejkę, no nie wiem, pierwszego franka szwajcarskiego, no, lub jakąkolwiek, o, może chińską walutę gdzieś tam. Kupię kilka jednostek chińskiej waluty i być może, o, jakąś zrzutkę zrobię na zrzutce. Może jakiś kamień węgielny tam wmuruję i odsłonimy publicznie. Sfilmujemy to, będziemy wstęgę przecinać, kwiatki, te sprawy. No, że jakieś faktycznie takie super zajebiste więzienie dla pracowników sądu się zbuduje i tam od razu tych, którzy mają za uszami różne takie rzeczy, od razu tam się, no, o 16 godzinie wychodzą ze swojego biurka, a o godzinie 16:05 na przykład od razu są już przetransportowani i już wchodzą do ich pomieszczeń i gabinetów. Na parterze chyba są kraty w tych, no, w budynkach sądowo-prokuratorskich, to tam też takie kraty solidne takie, balszyje się załatwi jakieś takie. No, może jacyś tacy super zomowcy, no, albo ormowcy, no albo ubecy tam jakoś ich zatrudni, aby pilnowali i ogarniali ten kurwidołek jej jakiś taki w tym więzieniu nowo wybudowanym dla posiadaczy jakichś takich ubranek dziwnych, które są używane na przykład od godziny, nie wiem, 9 do godziny, nie wiem, 14:30 tam w imieniu, no nie wiem, tam PRL bis numer 3 albo w imieniu parszywej zmiany wydaje taką czy inną decyzję i skazuje ciebie na to czy na tamto. I masz taką karę lub inną i pójdziesz tutaj, no, do skundlonego aresztu numer 1 lub do skundlonego i chorego psychicznie psychiatryka numer 2, albo pójdziesz na całą wieczność do psychuszki numer 3, lub jakkolwiek to tam po prostu by wyglądało. No więc, no, zobaczymy, Magda, jak to wszystko już nam będzie przebiegać. Znaczy, jesteś gotowa spotkać się, no, z taką obiektywną oceną Twoich uczynków i ilości kary, którą powinnaś otrzymać za to wszystko gówno, które rozpoczęłaś, przeprowadziłaś, kontrolowałaś na każdym etapie tych wszystkich postępowań Twoich i tak dalej, aż do samego końca. No właśnie. No dobrze, Magda, więc wiesz, tam niektóre lwy i inne znaki z zodiaku, które tam są wokół ciebie, Wydział Pierwszy Cywilny, rejonówka we Wrocławiu na Krzykach, być może oni tam jakoś, nie wiem, mają jakiś znak zodiaku, na przykład znak zodiaku lwa i tak dalej. Być może właśnie teraz ten znak zodiaku będzie, no nie wiem.
jakaś pełnia księżyca, czy jakaś taka inna faza księżyca może właśnie być. Dlatego Magda, przemyśl sobie to teraz, wiesz, tam w tym lipcu, twoje uczynki po tych 5 czy 6 latach i czy byś dokładnie to samo zrobiła? Idealnie, będąc cywilem i nie będąc żadnym pracownikiem kurwidołka sędziowsko-prokuratorskiego w tym Wrocławiu, na rubieżach III RP, będąc zwykłym cywilem, na przykład mogłabyś być jakąś sprzątaczką, mogłabyś być w tym budynku sądu na przykład, tak? To czy wtedy mogłabyś od tak, widząc kogokolwiek na wrocławskim chodniku czy ulicy, od tak sobie wziąć w obroty i wytoczyć 4 lub 5 spraw sądowo-prokuratorskich od razu jednego dnia? I byś je wygrała na przykład nie mając kwitów, a kłamiąc i matacząc do twoich kumpel sędzin i prokurwatorek w tym kurwidołku sędziowsko-prokurwatorskim tam gdzieś na tym zdolnym Śląsku. No właśnie, co byś ty, Magda, robiła, gdybyś była cywilem i jakąś sprzątaczką tam? Co byś ty robiła? Może byś swoje życie tak bardziej po Bożemu jakoś tak, wiesz, no i uczciwiej prowadziła niż bycie, już nie wiem, 9 lat i już jesteś tym, no, sługusem tym, Magda. Czy ty jesteś sługusem Temidy oficjalnym, czy jakimś takim nieoficjalnym, jawnym, niejawnym? Ciekawe, ile, Magda, masz tam pochwał, ile nagród już od swojego szefostwa za bycie przestępcą skundlonym międzynarodowym. Ciekawe, czy Prezio i zastępca Prezia i jeszcze jego prawa, no albo lewa ręka pierwszego albo drugiego zastępcy Prezia tam w rejonówce na Krzykach w okolicach pierwszego Wydziału Cywilnego. Czy oni wszyscy, Magda, wiedzą, że ty jesteś skundlonym bandytom międzynarodowym, czy nie? I czy oni wszyscy wiedzą, Magda, czy nie wiedzą, że nie mogę przekazywać kieszonkowego dzieciom? I co oni na to? Twoje szefostwo. Prezio i zastępca Prezia w rejonówce na Krzykach, czy w innych podobnych rejonówkach, albo na Śródmieściu. A szczególnie tam przewodniczący czy wiceprzewodniczący trzeciego wydziału nierodzinnego na Śródmieściu. Czy oni wiedzą o tym, że jesteś kłamcą, bandytą, oszustem, mataczycielem, skundlonym i że oni babola strzelili, bo poszli na rękę skundlonemu bandycie międzynarodowemu, takiemu jak ty, dosłownie. Ciekawe, czy oni wiedzą o tym. Czy ktoś im powiedział, czy jak na razie nikt im nie powiedział tego, jaka prawda jest. A może oni wiedzą o tym, są świadomi i tolerują to i akceptują ciebie jako skundlonego bandytę w ich szeregach. Co, Magda? Więc warto się przyjrzeć się temu wszystkiemu, jak tam jest, no, w tej całej Temidzie, w tym kurwidołku, jaki tam się zrobił od, nie wiem, już 7 lat, z tym całym niesądownictwem, ponieważ moi wszyscy doradcy zagraniczni uważają, że jest niewskazane używać określenia sądownictwo na określenie tego burdelu na kółkach, z tym, że kółka już zardzewiały i się
Pourywały, poodpadały, więc tylko jakiś taki burdel został. No, z tego całego interesu. No. I co, Magda? Jesteś gotowa się skonfrontować z tą rzeczywistością, jaką wytworzyłaś, czy nie? Czy twoi rodzice o tym wiedzą? Może jeśli masz rodzeństwo, to czy oni wiedzą? Może twoja mama lub tato o tym wiedzą lub nie wiedzą, albo coś tam przeczuwają, ale odpychają to od siebie, tą myśl, że ich córunia najukochańsza, czy nie najukochańsza, że może być skundlonym bandytą międzynarodowym, bardzo groźnym i przestępcą, kłamcą, mataczycielem, oszustem i złodziejem. No właśnie, Magda Kaliszewska. Czy twoi rodzice są gotowi, aby zaakceptować te fakty, czy nie? Pożyjemy, zobaczymy. Dzięki.